Trójka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na wielki przegląd aktualnych promocji w Rossmanie. Obecne promocje trwają od 14 do 30 września włącznie, więc kolejne promocje będą już 1 października. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. Zaczynamy od podkładów, no i kremów BB, jeżeli akurat coś się trafi. No i pierwszy jest podkład w różowym opakowaniu od Stars from the Stars. Jego test jest na kanale. Pamiętajcie, że wszystko, co już przetestowałam, co jest w promocji, znajdziecie w przypiętym komentarzu i tam będzie nazwa produktu, a także link do filmu, gdzie test się znajduje. Także jak coś Was tylko interesuje, no to tam szukajcie. Ten podkład jest kryjący, on jest o bardzo takiej lejącej konsystencji. Jego jedynym minusem jest opakowanie, które pluje, ale można je odkręcić i tak sobie wydobywać ten podkład, ja tak robię. Kolejnym kosmetykiem jest L'Oreal Infallible Fresh Wear, także to też taki znany już podkład, który długo na rynku jest. Mamy też Maybelline Fit Me, jest też NYX Can't Stop Won't Stop i gdzieś tam widziałam w internecie, że w niektórych Rossmanach jest on wyprzedawany i można go kupić też za grosze, także jeżeli macie, no to sprawdzajcie pod czytnikiem, czy czasem jeszcze taniej nie da się tego podkładu kupić. Mamy też rozjaśniacze od NAM, one są fajne, ten klasyczny nie zmienia właściwości podkładu, jest jeszcze wersja Luminous, ale nie widziałam jej tutaj w aplikacji, żeby była przeceniona, więc raczej tym razem jest ta zwykła przeceniona, ale jeżeli ta Luminous też Was interesowała, to też sprawdźcie, może akurat będzie. Dalej mamy podkład od NAM Smart Flawless. Te podkłady w końcu muszę przetestować, natomiast teraz trochę ciężko u mnie z testem podkładów, dlatego że jestem w trakcie kwasów, w związku z czym no za dużo czasu, kiedy ta skóra się nie łuszczy, nie mam, a nie chcę gdzieś tam zaburzać testów podkładów właśnie takimi skórkami, które się złuszczają po prostu. Mamy też wersję Dewy tego podkładu od NAM, jest Everlane Wonder Match Lumi, no i ten podkład akurat jest ok, ale u mnie się waży na brodzie, w związku z czym do niego za bardzo raczej nie wrócę, natomiast jeżeli nie macie problemu z podkładami, które się ważą na brodzie, to raczej będzie u Was ok. Ja akurat tutaj mam ten problem z tym. Mamy Max Factor Facefinity All Day Flawless, jest też Maybelline Fit Me w szklanym opakowaniu, czyli to jest ta wersja rozświetlająca. Mamy Everlane Satin Matte, czyli troszeczkę coś tańszego, coś co też wiele osób lubi. Jest A Wings of Color Gentle Nude, ja go lubię, zużyłam cały, kolejne opakowanie mam gdzieś tam, jeszcze nie wyciągnęłam, ale na pewno do niego właśnie kiedyś wrócę, no bo też mam to opakowanie. Mamy podkład od AA, no jest też przyciemniacz, znam, skoro jest też rozjaśniacz. Są też rozjaśniacze od Vibo, no ich akurat nie miałam okazji testować. Gdzieś tam widziałam takie różne opinie, więc gdzieś tam pewnie polecałabym raczej ten NAM, bo tamten znam po prostu. Jest Rimmel Kind and Free podkład. Mamy podkład od Miss Sporty, tego totalnie nie znam. Też jestem ciekawa, opis to lekko kryjący podkład, więc ciekawa jestem. Bielenda Longwear, bardzo się na niego czaję, u mnie go ciągle nie ma, więc nie wiem, czy kiedyś będzie mi dane go w końcu u siebie zobaczyć. Jest też Miss Sporty Naturally Perfect Serum, on niestety się u mnie ważył strasznie, więc sprawdźcie sobie właśnie na kanale test. Jest Revolution Skin Silk i tutaj w zależności od tego, czy macie w ogóle szafę Revolution u siebie, to będzie ten podkład lub nie. Ja go kupiłam taniej na Kokolicie, więc raczej opłaca się kupować online, no chyba, że chcecie kupić tylko ten podkład, no to wtedy dochodzi wysyłka, w związku z czym lepiej kupić w Rossmanie. Mamy też markę Rom & D, coś takiego. I słuchajcie, dajcie znać, bo to jest produkt tylko online, w związku z czym można go zamówić tylko przez aplikację czy stronę Rossmana. Dajcie znać, czy takie produkty też Wam w promocji pokazywać tutaj właśnie w przeglądzie, czy tylko skupiać się na tym, co jest dostępne stacjonarnie. Dajcie znać, tutaj go wrzuciłam, żeby właśnie poznać Waszą opinię na ten temat. Mamy też coś od Perfekty, Perfect Beauty Creator i wydaje mi się, że tego podkładu wcześniej nie było. Nie wiem, czy to jest coś totalnie nowego, czy też zmieniła się szata graficzna, bo tego totalnie wyglądu podkładu nie kojarzę. Więc jeżeli Wy też wiecie coś na ten temat, no to dajcie znać. Mamy coś od Isadory i to jest znowu właśnie produkt, który jest dostępny tylko online. Mamy też kremy BB od Bielendy, jest Misha i w tej mniejszej pojemności, no i też w tej większej pojemności. Jest od AA też taki krem BB, od Bourjois. Mamy też krem BB właśnie z tej serii Perfect Beauty Creator od Perfekty, także ciekawa sprawa. No i to wszystko, jeżeli chodzi o podkłady. Przechodzimy do baz i mgiełek utrwalających. No i tutaj mamy bazę serum wygładzającą od AA z SPF-em 50 i ona jest przyjemna, ma też ten dodatkowy SPF, więc fajnie. Są też właśnie te bazy, krople od Bielendy,
które są w różnych kolorach, od różowych odcieni przez brązy do jakichś właśnie takich jasnych, rozjaśniających kolorów, więc one tutaj właśnie są nazwane bazami, ale mogą być też używane jako róż, bronzer czy właśnie rozjaśniacz, także one są teraz w promocji. Od NYXa mamy bazę serum, są też bazy od AA w wielu różnych wersjach, tu akurat wzięłam rozświetlającą, są też z Bielendy bazy, te z kuleczkami, które fajnie i ciekawie wyglądają. Od Bielendy mam też taki utrwalacz, jest też baza od NAM, mamy od Eveline te takie Magic Dropsy, czyli właśnie też bazę po prostu. Od NAM mamy też bazę, która jest wygładzająco korygująca, jest też wersja taka, tutaj widzimy, że jakieś takie drobinki złota są w środku, mamy też wygładzającą bazę od Eveline serii Better Than Perfect. Od NAM jest też taka baza, która ewidentnie będzie na bazie oleju, bo nazywa się Oily Vitamin Booster, w związku z czym pewnie będzie to kombinacja właśnie oleju z witaminami, w związku z czym jeżeli macie podkład na bazie wody, no to jest duże prawdopodobieństwo, że na tej bazie akurat będzie się taki podkład ważył. Od NAM jest też taka baza rozświetlająca, jest też baza wygładzająca. Jak widzicie, NAM ma bardzo dużo baz. Z Maybelline mamy też bazę w wersji Fit Me, z serii Fit Me. Od Rimmela jest też utrwalacz. Mają oni też bazę, która ma nam matowić tę skórę. Od Max Factor mamy bazę, która ma w sobie też filtr, czyli SPF. No i z Holika mamy też bazę pod makijaż, która jest właśnie dostępna tylko online. Mgiełka nawilżająca od Brush Up, czyli od Maxineczki, też jest na promocji, o ile gdzieś jeszcze jest, no bo gdzieś tam ten stand nie do końca jest uzupełniany, przynajmniej u mnie, tak zauważyłam. Mamy też nowość w promocji, czyli bazę wygładzającą od Rimmela, której jestem generalnie ciekawa. No i mamy też mgiełkę rozświetlającą od AA. Ja tutaj na kanale akurat testowałam wersję matującą. I na koniec mam mgiełkę od L'Oreal Paris Infallible 3 sekundy. Ja ją testowałam na kanale, miałam ją akurat w paczce od Kokolity i powiem Wam, że jest świetna. To jest taka mgiełka, której na pewno nie można używać codziennie, dlatego że tam jest wysoko alkohol w składzie, jak dobrze pamiętam, ale utrwala nam beton. Jak chodzi o jakieś imprezy, czy makijaż musi wytrzymać cały dzień, to jest genialna. Używałam jej potem na wakacjach, no i jest świetna. Także nawet ta formuła takiego lakieru na twarzy mi nie przeszkadzała, bo niektóre są tak oblepiające te formuły, że nie jestem w stanie wytrzymać z tym na twarzy, a tutaj jest ok. Więc pomimo tego, że właśnie to jest ta forma takiego lakieru do twarzy, no to gdzieś tam zrobiona jest w taki sposób, że jakoś nie przeszkadza na tej skórze. Także ja jestem totalnie zakochana w tym właśnie fikserze, tylko właśnie mówię, nie na co dzień, tylko właśnie raczej na jakieś takie okazje, kiedy ten makijaż musi być rzeczywiście idealny. Czas na korektory i mamy tutaj Stars from the Stars Planet Spotless, jeden z moich totalnych ulubieńców w ostatnim czasie. Kończy mi się właśnie drugie opakowanie, więc jest duża szansa, że sobie kupię ten korektor teraz, albo jeszcze poczekam, bo mam trochę tutaj produktów do zużycia, natomiast na bank będę do niego właśnie wracać. Jest też korektor od NAM, Ultra lekki, wegański, jest też Pro Shaping, no i Pro Shaping akurat używałam, jest ok, ale za 3 dyszki można też znaleźć właśnie coś tańszego. Mamy od NYXa korektory, które są w sztywcie, one też są na przykład zielone, więc gdzieś tam do color correctingu na pewno tutaj sobie znajdziecie kolor. Jest też NYX Can't Stop Won't Stop, mamy L'Oreal Paris Infallible More Than Concealer, który jest bardzo, ale to bardzo kryjący i gęsty, więc jeżeli szukacie krycia, no to tutaj to znajdziecie. Mamy Maybelline też Fit Me, jest też Max Factor Face Finity Multi Perfector, który gdzieś tam jest w czeluściach moich tu, więc no w końcu muszę go przetestować. Od NAM mamy Chrisless, który jest niby super kryjący, ale według mnie akurat Pro Shaping według mnie jest mocniej kryjący, natomiast tutaj ta formuła jest lżejsza niż w przypadku Pro Shaping. No i od Facebook mamy też korektor, chociaż tutaj u mnie się wyświetla chwilowo niedostępny, więc jest szansa, że już tego po prostu nie dokładają. No i mamy też od Isadory, czyli też właśnie produkt, który jest online dostępny. Miss Sporty Naturally Perfect, ten korektor też miałam, przetestowałam i on jest całkiem ok, ani nie jest zły, ani nie jest jakiś mega wow. Dobrze mi się go używało, zużyłam, ale czy do niego kiedyś wrócę, nie wiem, bo teraz w podobnej cenie właśnie jest ten Stars from the Stars Planet Spotless i w związku z czym wolę kupić tamten. Od Rimmela mam też korektor rozświetlacz, to też jest ciekawy produkt, który gdzieś tam na mojej liście jest. Mamy ten nowy korektor od Lovely Mousse Concealer, też go mam, ale jeszcze go nie przetestowałam. Z Max Factor mamy też wersję Face Finity All Day Flawless, Eveline Wonder Match Lumi, tutaj ten korektor lubię, tak samo jak klasyczny Wonder Match. Jeżeli chodzi o Wings of Color, to też korektor, który sobie zużyłam z przyjemnością. Nie jest też jakiś nie wiadomo jaki wow, ale przyjemnie mi się go używało na co dzień.
czas na pudry. No i tutaj są pudry przecenione od nam. Tu między innymi mamy sypki o satynowym wykończeniu. Jest też Eveline Variété, wersja ta lawendowa ze skwalanem. I ona super utrwala, super też utrzymuje mat. Też tutaj na kanale go używałam. Pachnie lawendą, więc jeżeli tego zapachu nie lubicie, no to ewentualnie nie sięgajcie po ten puder. Mamy też Eveline Cosmetics Variété i to jest puder do twarzy kompaktowy, gdzie niegdzie jest też nazywany podkładem w pudrze. On dodaje krycia, on ma kolor, więc tutaj trzeba uważać, żeby dobrać sobie po prostu odpowiedni produkt, odpowiedni odcień. Natomiast właśnie jest fajnie do szybkich poprawek, ale też ładnie wygładza, fajnie tak utrwala, więc ja ten produkt lubię. Mamy też od NAM puder taki w wersji Banana Flawless. Są też te pudry od Lovely, które występują też w wersji sypkiej, no a tutaj mamy w wersji właśnie w kamieniu. Są sypkie pudry od AA, tutaj Wam wybrałam akurat Satin Glow. Mamy też Eveline Variété tę wersję, tutaj to jest puder, który ma w sobie drobinki, także jeżeli nie lubicie się świecić, no to nie sięgajcie po tę wersję. Mamy też Eveline Variété wersję taką nawilżającą, on jest, ten puder jest na bazie wody, więc to też trzeba o tym pamiętać. Od NAM mamy Talc Free też puder, jest puder pod oczy od Eveline, Betadine Perfect. Jeżeli szukacie jakiegoś pudru pod oczy, no to ten jest ok. Ja go też tutaj używałam na kanale. Mamy też puder od NYXa, jest też puder pod oczy w wersji wygładzającej Cotton Candy od NAM. Mamy Maybelline Fit Me Matte Poreless, jest tutaj wersja transparentna, są też wersje z kolorem. No i tę transparentną wersję przetestowałam na kanale. Jest ok, ale bez jakiegoś turbo szału. Jakoś myślałam, że bardziej będzie wygładzał, ale no jest ok. Ten puder Naturally Perfect też tutaj prawie już zużyłam. On jest dosyć delikatny, więc jeżeli macie na przykład tłustą cerę bardzo albo potrzebujecie mocnego utrwalenia, to raczej nie. Ale jeżeli macie na przykład cerę suchą, bardzo suchą, no to gdzieś tam powinien wystarczyć ten puder. Jest też Rimmel Kind and Free, tego jeszcze nie miałam produktu. Mamy Stars from the Stars Blur, czyli ogólnie wszystkie sypkie pudry od Stars są przecenione. Tutaj Wam zeskrinowałam wersję Blur, przetestowałam Wam też tutaj na kanale, mam go też dzisiaj. Jestem zachwycona tym pudrem, jedna z Was mi go poleciła, no i rzeczywiście genialny, genialny produkt. Są też pudry od Brush Up, od Maxineczki, no i też tutaj testowałam na kanale, na mnie jakiegoś turbo szału nie zrobiły. Jest też puder do twarzy od L'Oreal Fresh Wear, tutaj też są wersje z kolorem. Mamy z Revolution i tutaj słuchajcie, akurat Wam zeskrinowałam wersję Translucent, dlatego że miniaturka tego, która no, ma też 10 gramów, więc bardzo dużo produktu. Tutaj mamy 32 gramy ogólnie, więc to jest bardzo dużo pudru. W każdym razie ta miniaturka była w kalendarzu adwentowym Makeup Revolution. Też ten kalendarz tutaj otworzyłam, no i go już przetestowałam. Także tam też ten puder przetestowałam, więc zostawię Wam właśnie link do tego testu. I całkiem przyjemny puder. Powiem Wam, że jestem mile zaskoczona. Jak ogólnie za tę cenę, to myślę, że fajny produkt. Zapraszam Was też właśnie na unboxingi kalendarzy, bo tutaj te kosmetyczne kalendarze otwieram. Będą zaraz odcinki właśnie z testami. Już tutaj Makeup Revolution się pojawił. Także mamy Sephorę już otworzoną i są wszystkie swatche. Są też mini rozdanka. Jest L'Oreal, jest Sephora właśnie Douglas. Także jeszcze kilka tych kalendarzy się pojawi. Właśnie typowo kosmetycznych. Dalej mamy A Wings of Color i to są te dwa najnowsze pudry. Tutaj przetestowałam właśnie ten w drugiej wersji rozświetlającej, jak dobrze pamiętam. I to jest nie wypał, oj nie wypał. Jak chcecie go kupić, to zobaczcie sobie najpierw jak to wygląda, bo bieli niesamowicie. Przy ciemniejszej karnacji będziecie totalnym duchem. No i to tyle, jeżeli chodzi o pudry. Czas teraz na bronzery. No i tutaj mamy AA Wings of Color, bronzerek ten kremowy. Ja tutaj przetestowałam je na kanale, fajne, lubię. No i teraz mamy też drugi odcień, więc też można coś sobie wybrać. Maybelline City Bronzer, też go w końcu muszę Wam pokazać na kanale, bo zrobił na mnie dobre wrażenie, więc jest przyjemny. Mamy też Miss Sporty Insta Glow, też go bardzo lubię jak za tę cenę, tylko to są ciepłe odcienie, więc nie każdemu będą oczywiście pasowały. Z Isadory też jest taki bronzer w tyfcie, ogólnie ta marka mnie tutaj zainteresowała. Z Revolution mamy też bronzery, które są takie wypiekane i to tak naprawdę wszystko, także tych bronzerów no nie ma zbyt dużo w promocji. Jeśli chodzi o róże, no to mamy też właśnie ten róż AA, tutaj akurat wersja rozświetlająca, którą ja mam. Tak patrzę, że to nie jest ta nowa wersja, ale tak, to jest ta, którą miałam, więc też na kanale tutaj jest. Mamy też róże od NAM, które można włożyć sobie do paletki magnetycznej. Są też te kremowe róże od NAM, ten NAM Smart Jelly też przetestowałam, uwielbiam, często Wam go polecam. Bardzo ładny kolor, ja mam, słuchajcie, odcień, Pink Crush, tutaj
akurat na screenie macie 02 Berry Romance, więc można sobie też wybrać odcień taki, jak wam pasuje. Ten właśnie Pink Crush bardzo, ale to bardzo lubię. Jest też róż sypki, akurat bez talku. Mamy nam Drapping Stick, ja też je bardzo lubię, tutaj przetestowałam, też mam jeden odcień. No i bardzo fajnie tutaj ten róż się sprawdza. Mamy też od Rimmela Maxi Blush. Mamy też róż od Facebook, jeżeli jeszcze będziecie mieć tę szafę. Od Holika Holika mamy też róże właśnie, tylko że dostępne online. Z Revolution też mamy dostępny tylko online właśnie ten Super Dewy róż. No i są te róże, które są przepiękne i genialne właśnie od Stars on the Stars. Wszystkie kolory macie przetestowane i macie słoże tutaj na kanale, więc wam zostawiam. No bardzo fajne róże. Są trzy różne odcienie i ja je wam bardzo polecam, dlatego że mają fajny pigment, fajne kolory i też ładnie wyglądają. Są też Maybelline Sun Kissery, te róże kremowe od nich. No i mamy też tę markę Rom & End, coś takiego, Better Than Cheek, no ale też właśnie dostępna jest tylko online. Czas na rozświetlacze, no i tutaj mamy Vibo Diamond Illuminator, fajne właśnie rozświetlacze, kiedyś sporo ich zużyłam. Vibo Diamond Illuminator mamy też w takiej wersji, tej wersji totalnie nie znam, ja używałam tylko tych właśnie w różowym opakowaniu. Są też te kremowe rozświetlacze od AA. Mamy Vibo Selfie, czyli to jest sypki rozświetlacz, jest też Vibo Million Dollar Glow, mamy Vibo Chrome Drops, czyli to jest właśnie rozświetlacz w kropelkach, gdzieś tam w kącik oka, do podkładu, na ciało, no to fajnie to też wygląda. Mamy też ten najnowszy ich rozświetlacz, czyli taki kremowy, ja tutaj akurat przetestowałam róż z tej serii, tak, róż. Mamy też bronzer jeszcze w tej serii, no ale tutaj mamy przeceniony akurat rozświetlacz, którego nie używałam. Z Miss Sporty Instaglow też sobie tutaj przetestowałam. W tej cenie całkiem nie najgorszy właśnie rozświetlacz. L'Oreal Paris Glotion i to jest kremowy rozświetlacz, najnowszy właśnie z L'Oreal. No i ja go mam w jednym odcieniu, tylko nie wiem w jakim. Dajcie znać, czy chcecie właśnie też test. Ze Stars on the Stars mamy ten rozświetlacz właśnie z takiej wróżkowej kolekcji. Z Rimmela mamy Highlight, z Revolution Beam Bright i też jeden z nich kupiłam. Będzie na pewno w teście Makeup Revolution. Jeden z nich też był w kalendarzu adwentowym właśnie Makeup Revolution, także możecie sobie zobaczyć. No i mamy też taki rozświetlacz od Revolution, no i są te przepiękne rozświetlacze Moonkist. O, jak ja je lubię, są dwie wersje kolorystyczne, raczej ciepłe, zobaczcie sobie właśnie w teście tutaj, są oba swatche, są oba rozświetlacze na twarzy, ten Apricot Champagne to jest w końcu rozświetlacz bardzo ciepły, który u mnie w końcu widać, że jest ciepły, a nie robi równocześnie plam, więc uwielbiam. Dreamlightery też są przecenione, lubię i ten w wersji 02, który wygląda na totalnie ciemny, też wam zostawiam test, a na policzku wygląda przepięknie. 01, czyli Diamond Bloom, to jest coś podobnego gdzieś tam do Diamond Bomb od Fenty Beauty, dlatego że to już jest kosmetyk, który ma po prostu drobinki na przezroczystej bazie. No i to tyle, jeżeli chodzi o rozświetlacze. Przechodzimy do cieni, tutaj są też dwie bazy pod cienie akurat z Profusion, tutaj ta marka jest dostępna właśnie tylko online, no i mamy bazę od Vibo. Są czwórki z Max Factor, są cienie kremowe od Maybelline, wiecie, taka szybka opcja nałożyć na oko i jest ekstra. Tak samo mamy takie cienie na szybko w sztywcie do nałożenia właśnie w różnych kolorach, tutaj ten akurat na przykład do kącika czy na całą powiekę ekstra. Z Vibo są też takie czwóreczki, mamy cienie do powiek w płynie od Max Factor, mają oni też swoje paletki, Sparkle on Top, ten cień topper mi się nie sprawdził, jest zbyt twardy. Od Maybelline są też takie duże paletki, też mnie bardzo ciekawią. Są czwórki od AA, które mają bardzo fajną jakość, też są takie malutkie paletki. Właśnie z tej marki Rom & Better Than Palette mamy taką ładną paletkę też. Z Revolution Reloaded są przecenione, no i właśnie z tej marki znowu Rom & mamy też takie czwóreczki. No i tutaj eyelinery, mamy jednego z moich ulubieńców, czyli brązowy liner od Eveline. Kolejny zużyłam, kolejny już mam. Z Vibo mamy Million Dollar też, eyeliner taki w kałamarzu z pędzelkiem, mamy od AA, z NYXa, no i zobaczcie, że tutaj są ciekawe kolory. Na przykład tutaj 07, siódemeczka jest czerwona, więc tutaj jeżeli szukacie jakichś kolorowych linerów, no to tutaj szafa NYXa myślę, że jest dobrym wyborem. Mamy też wersję Varieté czarną, są też te linery, tutaj akurat ten niebieski testowałam. No i są też w kolorze te linery czerwonym i chyba zielonym. Są trzy, jak dobrze pamiętam. Te linery są ok, ale trochę mi pękają, więc bez szału. Są też te linery od Eveline. Tutaj też jeden kolor przetestowałam i one są fajne. Je da się też rozetrzeć jako cień na przykład. Mamy też ten liner od Eveline ze stempelkiem z drugiej strony i tutaj te stempelki są jeden z najlepszymi na rynku. Od Bourjois też mamy liner Vibo Million Dollar. Też wersja na przykład niebieska. Z Bourjois też mamy liner. No i też jest Essence. Widzę, że tutaj już zniknęła ta opcja, że jest tylko online Essence.
Essence, więc prawdopodobnie w niektórych Rossmanach zaczyna się pojawiać szafa Essence. Dajcie znać, jeżeli macie taką szafę. Mamy też kredki od Eveline, te kultowe właśnie varieté, to są żelowe kredki, więc genialnie trzymają się na przykład na linii wodnej. Z Miss Sporty mamy też taką białą kredkę właśnie na linię wodną. Mamy też kredki od NYXa w wielu odcieniach, tutaj akurat taka dosyć ciemna, ale są też właśnie takie kolorowe, żywe odcienie. Z Bourjois mamy też kredki, które mają być wodoodporne, więc podejrzewam, że będą podobne do tych Eveline Varieté. Tu akurat taki jesienny, zielony odcień. Są też właśnie te żelowe kredki od Brush Up, czyli od Maxineczki. Z Maybelline Tattoo Linery są też przecenione, one fajnie się trzymają. Mamy też od Stars from the Stars kredki żelowe, też powinny się super trzymać. No i to tyle, jeżeli chodzi właśnie o kredki. Przechodzimy już do tuszy, no i baz pod te tusze. Z baz mamy na przykład tutaj Eveline Varieté, mamy też od Rimmela taką bazę, która ma też wydłużać nam rzęsy, mamy też bazę od Lovely, no i już teraz tusze Eveline Varieté, dobrze wszystkim znany też w wersji brązowej, niebieskiej, no wszystkie te wersje Varieté są przecenione. Lovely Pump Up, czyli taki tusz, który od dawna jest. L'Oreal Panorama, też w wersji brązowej, genialny tusz. Mamy Eveline Sexy Eye, jest też Volume Lashes. Od Rimmela też mamy taki tusz, który wydaje mi się, że jest dosyć nowy. Ma być wodoodporny. Z Miss Sporty też mamy tusz akurat pogrubiający. Z Lamel, ale Lamel już jest teraz tylko online. Z Maybelline mamy Colossal Carl Bounce, tutaj akurat wersja After Dark, ale one wszystkie są właśnie przecenione. Z AA mamy też taki tusz do rzęs i brwi. On jest przezroczysty, na to wychodzi, więc coś takiego, no, dziwnego trochę. Od NYXa mamy też tusz Maybelline The Colossal, cała seria jest przeceniona. Z Max Factora mamy Masterpiece, jest też coś od Lovely, mamy od AA. Ten tusz jest całkiem przyjemny, on jest w kilku wersjach, więc patrz się z tyłu po prostu, jaką macie szczoteczkę narysowaną, bo tam jest i szczoteczka narysowana i właśnie to, co ten tusz daje, bo one wszystkie są właśnie w tym różowo-złotym opakowaniu. Od Lovely mamy tusz Best Ever, Rimmel Kind and Free i to jest chyba ten najnowszy tusz, tak mi się coś wydaje, pogrubiający i wydłużający. No i jeżeli chodzi o właśnie o rzęsy, to mamy też sztuczne rzęsy, te od Lovely, tutaj akurat taka wersja, ale one są wszystkie właśnie przecenione, razem z tymi moimi połówkami ulubionymi w fioletowym opakowaniu, więc też Wam polecam. Lovely ma też klej do rzęs, są kępki z Kilis, są takie ładne rzęski z Ardell, niezbyt długie. Od Kilis mamy też właśnie takie kępki, jest też Duo klej, który bardzo mocny jest. Mamy Skins, też takie kępki, które są, zobaczcie, po trzy, więc też szybciej będzie się gdzieś tam je przyklejało. Z Lovely też mamy kępki i Skins, bardzo mi się spodobały te rzęsy z serii Rebel. Też jej wcześniej właśnie nie widziałam. Mamy też właśnie nowe napisane, także raczej to są właśnie nowe rzęsy i bardzo ładnie tutaj się prezentują, przynajmniej właśnie w aplikacji. Przechodzimy do makijażu brwi. No i tutaj mamy kredkę od Rimmel Brow This Way. Jest też kredka od Lovely Full Precision. Mamy też wersję wodoodporną ze szczoteczką Brow Pencil and Brush. Od Maybelline mamy Tattoo Brow. Tutaj to jest ta końcówka z taką szczoteczką, która ma nam niby rysować od razu włoski. Mamy od Rimmela też pisak Brow Pro Micro, kredka od AA, którą bardzo lubię, są trzy odcienie, Rimmel Brow Pro Pencil, czyli też mamy kredkę automatyczną, taką cieniutką, z Bourjois też jest to właśnie taka cieniutka kredka, z L'Oreala, dalej mamy L'Oreal Paris Infallible Brows i ja to przetestuję, bo była ta kredka w kalendarzu właśnie tym 24-dniowym, także zapraszam i na unboxing i właśnie na test, który też niedługo będzie. Z Rimmela mamy też właśnie cienie, mydełko do stylizacji od AA, które mi się akurat nie sprawdziło, to od Eveline lubię i w tej wersji i w tej brązowej, bo też w tej brązowej wersji jest przecenione i też przetestowałam tutaj na kanale. Od AA mamy też taki żel, jest też żel od Eveline do brwi, klej od NYXa w wersji przezroczystej i wersji z kolorem. Tutaj ten z kolorem fajnie też uzupełnia te brwi, więc gdzieś tam, jeżeli macie spoko brwi, no to szybko możecie sobie tylko tym jednym produktem je zrobić. Od Rimmela też mamy żele, od L'Oreala mamy Got To Be, właśnie żel do brwi i baby hair. Ja go kupiłam i jeszcze nie przetestowałam. No i mamy też żel od NYXa, pomady do brwi w kredce od Eveline, bardzo przyjemne, bardzo mięciutkie. Mamy od Maybelline też właśnie pomadę i od Lovely. No i to tyle, jeżeli chodzi o kategorię brwi. Czas na usta. No i tutaj do pielęgnacji mamy olejek z Yopa. Są też takie balsamy lip smackery od właśnie Coca-Coli na przykład. Od AA mamy maskę do ust. Fajna jest ta maska. Jest też teraz w wersji cherry też, tak mi się wydaje, w takiej bardziej właśnie czerwonej. Z Yopa mamy balsam do ust, olejek od Nivea jest, balsamy po prostu klasyczne od Nivea też są. Z Blistexa też mamy coś takiego. Balsam do ust od AA. No i na przykład masełko od Manufaktury Piękna. Tutaj akurat wersja biała czekolada. No i konturóweczki od Lovely, które też wiele z Was poleca, od NYXa,
Mamy z Eveline konturówki żelowe, które też są świetne, świetnie się utrzymają. Od Stars, From the Stars, mamy konturówkę od Anne, która też jest bardzo fajna, też ją przetestowałam tutaj na kanale. Z Pupa Milano mamy kredki, tu akurat czerwona, ale są też inne odcienie. Z Brush Up mamy konturówki, no i pomadki od Maybelline Vinyl Ink, które też są bardzo fajne. Secret Diamond od AA, też przyjemne pomadki, jeżeli chodzi o takie właśnie w sticku. NYX Smooth Whip, oj bardzo one się mocno trzymają. Ciekawe to są produkty, zrobię Wam porównanie. Tutaj na shortsach Wam pokazywałam jeden z odcieni, czy nawet dwa odcienie już, bo były w kalendarzu NYXa, który otworzyłam. Z L'Oreal Infallible Matte Resistance, bardzo fajne pomadki, jeden kolor tutaj przetestowałam. Świetnie się utrzymają, no i drugi kolor mam teraz z kalendarza L'Oreal, więc też będzie w teście. NYX Soft Matte, też bardzo przyjemne pomadki, też tutaj kilka odcieni właśnie na shortsach było. Z Max Factor mamy Lipfinity, czyli te takie zestawy. Mamy od Bourjois Rouge Velvet, od Max Factor te najnowsze błyszczyki 2000 kalorii, coś powiększającego, piekącego niesamowicie w usta od NYXa, NYX This is Milky, też muszę w końcu je nałożyć, bo mam i muszę je przetestować. Coś dobrze znanego, czyli Lovely H2O, Max Factor, też te błyszczyki w tubce i na koniec mamy błyszczyki od Maxineczki. Jeśli chodzi o akcesoria do makijażu, to nie ma ich zbyt dużo. Tu mamy na przykład takie pędze od Real Techniques, są gąbeczki na przykład od Kiehl's, od Ewy Schmidt w bardzo dobrej cenie. Jestem ciekawa właśnie, jak ona się sprawdzi, czy nie jest zbyt twarda. Z Kiehl's też mamy takie gąbeczki, na przykład tutaj z mango, więc nie wiem, czy one pachną, czy o co z tym chodzi. Z Eveline Better Than Perfect, no moja jest strasznie twarda, więc no nie, dla mnie nie. Mamy zestaw od Real Techniques gąbeczek. Tutaj akurat ten Magic Blender bardzo lubiłam. Kilka tych gąbeczek miałam, tak mi się wydaje. Jedną na pewno miałam, drugą chyba mam tutaj. Wydaje mi się, że miałam kiedyś jeszcze trzecią, ale nie jestem pewna. W każdym razie dobrze mi się używało. Na pewno lepiej niż te fioletowo. Są też te takie nożyki do brwi na przykład, ja je używam. Z NAM mamy pędzel, z Ewy Schmidt mamy też pędzel, na przykład do bronzera. I ostatnia rzecz z kategorii akcesoria, to jest taka tuba kosmetyczna. Tutaj właśnie raczej to jest tuba z przeznaczeniem na pędzle, żeby je na przykład gdzieś zabrać, albo żeby po prostu nie leżały luzem, żeby gdzieś tam nie łapały kurzu. I teraz lecimy z pielęgnacją, zaczynamy od oczyszczania. Także wszelkie płyny micelarne, olejki, mleczka, masełka do demakijażu. No i tutaj zaczynamy właśnie płynami micelarnymi. I mamy tutaj coś od Bielendy. W dwóch wersjach właśnie występuje ten płyn micelarny. Jest duży, 500 ml. Mamy też od AA płyn micelarny, AA Lab. Tutaj akurat formuła Hydro Comfort z witaminą C jeszcze, więc ciekawa sprawa. Z Dermiki mamy też spory płyn micelarny. Z Eveline, tutaj akurat rozświetlający z witaminą C dodatek. Miksa mamy i niacynamid, i witaminę C w płynie micelarnym. Jest też wersja na przykład skłonna do skóry skłonnej do zaczerwienień. Mamy też mleczko do demakijażu właśnie z tej marki i od Ziai w też dobrej cenie. Z Isany mamy olejek do demakijażu, też zwianka, czyli z polskiej marki. Masełka mamy od Stars from the Stars. Balsam do demakijażu, czyli takie powiedzmy masełko, też jest od Aloesowe. Olejek z Manufaktury Piękna. No i mamy też balsam do demakijażu od Flafa. Ja go bardzo lubię, też przepięknie pachnie. Jeżeli chodzi o produkty do mycia twarzy, no to też tutaj spory wybór jest. Mamy Isane Pure, taką piankę, żel do mycia od AA Lab, podobno fajna jest ta seria. Z Eveline właśnie z tej serii z witaminą C mamy też żel, pianka od AA, żel myjący od Wianka. Tutaj z Bielendy mamy też właśnie ten żel do mycia i ja go lubię. On ma takie w środku też kapsułeczki kolorowe, ciekawie to wygląda. Z Uzdrowisko mamy bezolejową piankę, z Biotanik Dermoskin mamy też żel do mycia twarzy, żel do mycia właśnie też molekularny w tej wersji mamy z Bielendy. I ja właśnie nie wiem, albo miałam tę wersję, albo tę poprzednią. Powiem Wam, że nie pamiętam, trzeba by było zobaczyć w denku. I tak w sumie jak sobie myślę, to teraz już wróciłabym do tego żelu, ale jeszcze troszeczkę różnych żeli mam, także gdzieś tam może wtedy. Natomiast ten był całkiem przyjemny. Z Miksy mamy też taki żel przeciw niedoskonałościom. O, to też bardzo lubię. Jedno skończyłam, drugie mam też w zapasie. Emulsja z glinką oczyszczająca. Ona fajnie się pieni, więc fajna jest naprawdę. Mamy z Bielendy tę serię ozonową. Też jestem bardzo ciekawa tutaj tego produktu. No i to wszystko. Peelingów jak to zazwyczaj zbyt dużo nie ma. Mamy tutaj akurat taki peeling enzymatyczny z Biotanik, jest też peeling koncentrat z kwasem salicylowym z Isany, więc pewnie fajnie będzie na niedoskonałości działał. Z Taupy mamy peeling kwasowy, to myślę, że to są najlepsze opcje do wyboru, czyli właśnie te peelingi od Taupy. Jest też żel peeling od Taupy, z Isany mamy też żel peeling i na koniec mamy peeling enzymatyczno-kwasowy z drobinkami od Taupy.
czas na lotiony, toniki, ogólnie o wyrównanie pH skóry nam tutaj chodzi. No i mamy taki lotion właśnie z Bielendy, z tej serii ozonowej. Mamy też taki matujący, zwężający pory tonik od Garniera. Jest też Yoop, mgiełka do twarzy hydrobiotyczna. Round Lab, czyli jakaś nowa marka właśnie tutaj w Rossmanie. Mamy tonik do twarzy nabliżający. Ewidentnie jest to marka azjatycka, więc tutaj generalnie Rossman przybliża się gdzieś tam do Hebe. Gdzieś tam ta różnica pod tym względem się zaciera. Z Only Bio też mamy taki tonik antybakteryjny. Mamy tonik oczyszczający różany z Biotanik, jest też tonik od Stars, kremowy, Milky White, więc podejrzewam, że będzie nawilżający. Jest tonik z Altery, różany, tonik mgiełka nawilżający od Wianka, woda termalna z manufaktury Piękna, ze szwajcarskich źródeł, też ciekawie to brzmi. No i mamy też tonik z Bibio, jest też esencja do twarzy z AA, no i to wszystko, jeżeli chodzi o te kategorie. Czas na sera do twarzy i tutaj mamy serum od Stars, from the Stars, nawilżające, jest serum z Mixy, ja je bardzo lubiłam. To jest też nawilżające właśnie z kwasem hialuronowym. Sera są z Eveline w różnych wersjach. Tu akurat z retinolem, gdzieś tam jesień idzie, więc może ktoś z Was będzie wracał właśnie do retinolu. Dalej mamy z Mixy sera. Tutaj akurat przeciw niedoskonałościom, ale ogólnie są trzy wersje, jak dobrze pamiętam. Z Yoop mamy serum z witaminą C, serum do twarzy ozonowe w tym takim śmiesznym opakowaniu, zobaczcie, z Bielendy. Jest też serum od Yoopa, resetujące, więc też to ciekawie brzmi. Serum z Isany Hyaluron Intense, czyli też gdzieś tam nawilżające. Są takie sera z Dermofarmy, tu akurat kwas hialuronowy i peptydy. Też mamy tutaj serum z witaminą C, mamy mleczka z Flafa, tu akurat wersja malinowa, ale są też inne. Serum znowu z witaminą C od Bielendy, czyli rozjaśnianie, tutaj też mamy witaminę C od L'Oreal, tutaj serum do twarzy przeciw niedoskonałościom z kwasami i z węglem od Garniera, też wiem, że dużo osób lubi. Mamy też z Yoopa wersję z algami morskimi, z witaminą C mamy serum od Recibo, tutaj ta marka też mnie bardzo właśnie kusi. Czas na produkty pod oczy, no i tutaj mamy serum w ogóle z Eveline pod oczy, więc też coś ciekawego. Od Stars mamy krem pod oczy, serum pod oczy z kofeiną od Eveline, krem pod oczy właśnie też z AA, Christian Laurent, czyli znowu krem pod oczy, tylko infuzyjny, przeciwzmarszczkowy. Z Effectimy mamy w rolonie, coś ciekawego, fajnego na rano, może gdzieś tam bardziej, żeby rozmasować sobie na przykład opuchnięcia jakieś. Z Isany mamy krem pod oczy z witaminą C, z Biotanik tutaj z śluzem ślimaka, więc myślę, że będzie też fajny i niekoniecznie dla osób 50+, tylko. Krem pod oczy też mamy z Yoopa, bardzo mi się podobają te opakowania ich. Mamy też krem pod oczy z Wianka, z Taupy, Isana tutaj liftingujący z peptydami, z takim ciekawym też właśnie aplikatorem. Z Bielenda Supreme Lab też tutaj krem pod oczy z retinalem, to jest świetna seria. Rolon też mamy z Bielendy, z tej serii ozonowej. Czas na kremy do twarzy, no i kremy z SPF-em, też właśnie do twarzy. I tutaj mamy na przykład krem z Wianka, mamy krem z Biotanik właśnie ze śluzem ślimaka, mamy krem na dzień z Yoopa, jest też krem do twarzy Supreme Lab, czyli Bielenda normalizujący, nawilżający, krem do twarzy tutaj nawilżający od Mixa. Na noc mamy krem od AA, który ma być naprawczy, więc będzie fajnie regenerował pewnie. Od Taupy jest coś ciekawego, wygładzającego. Tutaj mamy też coś na zmarszczki właśnie od Hada Labo. Tutaj jest lotion też nawilżający od Hada Labo. Z Yoopa mamy coś też ciekawego. Od Aloesowe mamy też krem nawilżający, tutaj akurat już z SPF-em. Też coś ciekawego z manufaktury Piękna. Są to takie kremy, które mają ciekawe zapachy. Tu akurat śliwka i wanilia, więc gdzieś tam na ten sezon jesienno-zimowy też myślę, że fajna opcja. Krem jest też od Bielendy. No i tutaj mamy SPF od Eveline w wersji właśnie takiej z witaminą C, no i też w wersji takiej, nawilżającej. Od L'Oreal mamy SPF 50+, z AA mamy SPF 50, od AA mamy też taką wersję nawilżającą, która ma być o lekkiej formule, takiej niewidocznej według tego opisu. Z Taupy też mamy SPF 50 z tego Round Lab. Z Isany mamy nawilżający krem na dzień, tutaj mamy SPF 30. 30 mamy też w Aloesowe Pink, czyli krem do twarzy nawilżający. Czas na płatki pod oczy i na maseczki. No i tutaj mamy na przykład płatki od Kimoko. One są, powiem Wam, fajne we wszystkich wersjach, tylko troszeczkę zjeżdżają tutaj spod oka, więc trzeba tego sobie pilnować. Z Effectimy mamy też płatki. Tutaj mamy 5 par różnych. Kupiłam, jeszcze nie używałam. Mamy płatki też od Love Skin. Tutaj akurat sporo, bo na 30 razy. Mamy też takie płatki od Perfekty. Z Effectimy różne rodzaje. No i jeżeli chodzi o maseczki do twarzy, to mamy tutaj Kimoko w wielu wersjach. Z Eveline mamy taką ampułkę, maskę. Też w kilku wersjach mamy maseczki od Bielendy z serii właśnie tej molekularnej, no ale też z serii Skin Clinic. Są też maseczki Bielenda Skin Restart, są to maseczki w słoiczkach na kilka razy, one też mają takie fajne kapsułki. Z Perfekty mamy takie maseczki do twarzy 4,
w jednym opakowaniu, więc to też jest ciekawa sprawa. Jedna jest z kwasami, druga z proretinolem chyba, jak dobrze widzę. Trzecia jest z kolagenem i kwasem hialuronowym, a czwarta z ceramidami, więc też tak fajnie tutaj sobie użyć. Myślę, że tutaj właśnie jest napisane 1, 2, 3, 4, że takie kółko, więc podejrzewam, że to jest jakaś taka właśnie kuracja. Z Biotanik mamy też maseczkę, z Bielendy tutaj akurat rozjaśniającą, nawilżającą. Z Medihila mamy maseczki w wersji właśnie takiej Daily Mask, czyli jakaś maseczka nawilżająca w dobrej cenie 5,59. Dzisiaj mamy też taką wersję, tutaj akurat odżywcza. Z Hada Labu mamy maseczkę nawilżającą, z L'Oreala coś chłodzącego właśnie pod oczy, na oczy właściwie, to też było w kalendarzu w tym roku. Mamy maseczkę ozonową też z Bielendy, z Cetua mamy maseczkę w płachcie, z Bibio mamy maskę serum, no i mamy jeszcze maseczkę od Liren, tutaj akurat rewitalizująca. Jeśli chodzi o odżywki czy maski do włosów, to mamy tutaj odżywki w wielu wersjach od Onlybio. Są też takie spreje od L'Oreal, mamy też odżywkę od L'Oreal, jest też maska od Onlybio do laminacji włosów, są też maski właśnie do różnych chorowatości z Onlybio. Z Visplants mamy odżywkę, taką w fajnym opakowaniu, gdzie no, miło się będzie to dozowało. Wpisane mamy tę odżywkę do włosów z serii Plex, jest też z Yopap, tutaj akurat z humektantami, jest ta fioletowa wersja przeceniona od L'Oreal, czyli ta nawilżająca, odżywka naturalna, włosy suche i puszczące się z Neboa, no i jest też maska z tej samej wersji. Ja tą maskę bardzo polubiłam. Z Elsev mamy też właśnie tę maskę, była odżywka, no i też jest maska w promocji. Odżywkę mamy też z Yopa, z Elbiotiki mamy maskę, z Nature Box odżywka, tutaj akurat cherry, ciekawe czy właśnie tak wiśniowo fajnie pachnie. Ja to serum bardzo lubię, drugie opakowanie używam, psikam sobie właśnie na włosy mokre, suche, więc ekstra tutaj nawilża te włosy. Mamy też serum z Bioelixir, jest też olej z Onlybio do olejowania, mamy taki elixir z L'Oreala, serum na końcówki z Neboa, mamy też olej ze Stars on the Stars do olejowania, na same końcówki mamy też coś takiego od Onlybio, serum do włosów mamy też od Yop, no i są też wcierki na przykład od Neboa, od Onlybio, mamy też wcierkę Booster od Onlybio, no i peelingi, peeling mamy też od Onlybio, mamy też Neboa wcierka, emulsja do włosów odżywczo łagodząca z Onlybio, tutaj akurat do włosów jest napisane, ale na opakowaniu wydaje mi się, że właśnie do podrażnionej skóry głowy to jest, więc nakładamy to akurat na skórę głowy. Peeling mamy też trychologiczny z Neboa, taki kwasowy, wcierkę mamy z Visplantis do włosów przetłuszczających się, mamy też serum z Elbiotiki do włosów, no i to wszystko jeżeli chodzi o te kategorie. I na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, czekam na Was w komentarzach, dajcie znać czy coś będziecie kupować, czy znacie któryś z tych kosmetyków i możecie polecić lub odradzić, także czekam na Was w komentarzach, a na dziś to już wszystko, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo, pa!